World League of Players. Vote for action. No i pytanie, czy to dla Fetela będzie oznaczało wystarczającą motywację i tempo do tego, żeby zaatakować? Widzimy teraz atak Fetela od zewnętrznej, objeżdża Pepika. Pepik tutaj jeszcze próbuje się bronić, z kolei zajmuje lepszą część toru. No ciasno naprawdę mają tutaj kierowcy. No i zobaczmy, na razie to Pepik jakby wychodził z tego zwycięsko, ale jednak w ostatnim momencie to właśnie Vettel zajął tutaj lepszą pozycję i w tym momencie trzecia pozycja dla Vettela.